Witam Was serdecznie. Dzisiaj w wyjątkowym dniu dla większości ludzi. A jaki to jest, Amelka, dzień? Dzisiaj jest Wigilia. Tak. I chcielibyśmy Wam z okazji tego dnia z Amelką złożyć życzenia. Ale zanim przejdziemy do życzeń, to jeszcze chciałabym Wam zapowiedzieć, że Amelka przygotowała dla Was niespodziankę. Starała się calutki tydzień, żeby to Wam pokazać. Więc zapraszam Was do dalszego oglądania. A później pokażemy Wam, jak szykowaliśmy się do tego dnia z Amelką. Więc też zapraszam Was do oglądania i od razu też do komentowania. Chcielibyśmy życzyć Wam, wszystkim widzom, osobom, które komentują, polecają, rodzinie, znajomym, dużo, dużo zdrowia, tak? Tak. I czego, Amelka, dużo tam pod choinką byśmy życzyli wszystkim? Prezenty. Prezentów, tak. Życzymy Wam wszystkim dużo prezentów. Życzymy Wam też, aby moc dzisiejszego wieczoru przyniosła Wam dużo radości oraz spokoju na te święta oraz w ogóle cały przyszły rok, tak? Tak. Żeby było dużo radości, szczęścia, pomyślności, spokoju, tak? Tak. Tego im życzysz wszystkim, Amelka? Tak. Więc mam nadzieję, że też pod filmem napiszecie bardzo fajne, fajne życzenia dla wszystkich. I najpiękniejsze życzenia zostaną przez nas nagrodzone i wyślemy Wam kartkę, może nie świąteczną, tylko już taką zwykłą, z pozdrowieniami, tak? Żebyście miło wspominali to, że piękny komentarz napisaliście, tak? Tak. No, fajnie. Thank you.
Kochani moi drodzy widzowie i rodzina, mam nadzieję, że podobało wam się, jak Amelka pięknie grała, uczyła się tych melodii, tych kolęd w sumie 6 dni, więc bardzo się postarała, żeby na dzisiejszy dzień zagrać, tak? Wyjątkowe. I z tej okazji kolejna karteczka ląduje, jak napiszecie w komentarzu według kolejności, co Amelka zagrała dla zwycięzcy. Oczywiście w losowaniu wylosujemy kolejną karteczkę. Tak. A teraz chcielibyśmy się z wami pożegnać, życzyć wam naprawdę dobrze zakrytego stołu. My też się zaraz zabieramy za przygotowanie kolacji pysznych, tak? Przekąsek. Oczywiście my te przekąski będziemy po kolei gotować i od razu je zjadać, ponieważ tak jak wcześniej, może nie wcześniej, tylko teraz wy oglądniecie później, jednak nasza lodóweczka nie pomieściłaby takiej ilości jedzenia przygotowanego, więc nam szkoda, żeby się to popsuło, więc nam nie przeszkadza to, że będziemy w święta sobie troszeczkę pichcić, gotować, tak? Tak. Więc do usłyszenia i napiszcie komentarze. A kolejna, trzecia karteczka ląduje dla osób wylosowanych, gdy pod filmem będzie 100 komentarzy. Czyli w tym wyjątkowym dniu można wylosować 3 karteczki, które do was wyślemy. A, jeszcze chciałam wam pokazać, bo bym zapomniała. Zobaczcie, ile tam prezentów jest pod choinką naszą. Oczywiście nie pokażemy wam jeszcze, co tam jest, ponieważ sami nie wiemy. Dopiero po kolacji zjemy. Jak zjemy kolację, dopiero będziemy mogli rozpakować te prezenty. Nie możemy się już doczekać, tak? Od rana czekamy. Mikołaj nam w nocy podrzucił, Gwiazdor w sumie, podrzucił nam prezenty, więc czekamy na nie. Więc pa, pa! I oglądajcie dalej, bo to są film z przygotowaniami, jak się szykowaliśmy do tego dnia. A i komentarze, tak? Wracając, postanowiliśmy pozrywać. Napiszcie w komentarzu, co z tego zrobimy. Szykujemy naszą choinkę. Oglądajcie dalej film, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie, obecnie, musieliśmy książkami to troszeczkę przygnieść, żeby część się liścia wyprostowało, ale powiem wam, że to gorzej kuje niż choinka. Łańcuchy. Tak, świąteczne. Amelia już tutaj powycinała troszeczkę, a później będziemy robić takie kółeczka kleić. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Trzeba ładnie ozdobić kampera na te święta. Tak. Córka mi rośnie i już są takie prawdziwe święta, gdzie nie tylko ja robię, ale też i ona przygotowuje, ozdabia kampera. A Amelka walczy, wycina paseczki troszkę, ja też jej pomogłam, jest sporo takich pasków, jeszcze teraz trzeba je na pół i zaraz po obiedzie będziemy je kleić. Już jest wieczór, ale my wcześniej skończyliśmy łańcuchy kleić. Różne metody są.
część była łańcucha szyta. Tak tu widać tą niteczkę. Część klejona ręcznie, a później dopiero wpadłam na pomysł, żeby żabkami przytrzymać, ponieważ się odklejały, więc za chwilę zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Trochę pracy było, tak wygląda, są takie dwa łańcuchy. Zobaczymy później, gdzie powiesimy go z Amelką. Amelka szykuje dla Was niespodziankę, tak? Zobaczcie, jak skupiona. Nawet nie spojrzy się na kamerkę. Spojrzy się? Czy się nie spojrzy? A tu mamy taką naszą choineczkę z rzeczy dostępnych na plaży. Oczywiście plus nasza praca. Tak się szykujemy do Wigilii, która już niedługo będzie, tak? Tak, niedługo. Pierwsze zadanie na dziś wykonane. O, tutaj obrócić trzeba jeszcze choineczkę. Powiesiliśmy bombki takie z cukiereczków. Co prawda mogłyby być większe tak samo jak te, no ale nie mieli w sklepie, więc powiesiliśmy tutaj taką. Postarałam się, no niestety nie jestem artystką, zrobić kokardkę. Tu z resztek cukierków zrobiliśmy jeszcze dno. Mamy przygotowane też owoce na jutro, jak Amelka będzie miała lekcję, żeby zrobić soczek. Amelka kolejną rzecz szykuje na choinkę. Pokaż. Na niteczkę nawleka to, co wcześniej zbieraliśmy. Ale widzimy, że mamy tego bardzo mało. A na spacerku Amelka co? Znalazła mama takie samo drzewko, to krzaczek. I za chwilę, jak tylko skończy Amelka tu nawlekać, biegniemy szybko pozrywać po to, żeby sobie pokuć palce, bo to krzaczek bardzo kujący. No i jak widzicie, już idziemy na polowanie zielonych kuleczek, tak? Tak. Mamy bliziutko kawałek i będziemy z powrotem nawlekać na choineczkę ozdóbkę. Kolejną robimy, czyli wszystko to, co tu znajdziemy, robimy. Idąc do celu, Amelka wypatrzyła jeszcze taki tutaj kolor. Więc teraz co robisz, Amelka? Zbieram. Zbierasz, zrywasz, tak? Fajnie. Dobra, wyłączam kamerkę i pomagam. Tutaj podobne żołędzie można spotkać na takim krzaku. W sumie to też jest drzewo. O, tutaj bliżej pokażę. Zaraz. O, widzicie? Jest tak samo, wygląda prawie jak nasz żołądź z dębu. Ale tutaj rośnie na takim krzaczku. Już doszliśmy do naszego krzaczka. Mamy kuleczki. Nie wiem, ile uda nam się zerwać, ponieważ one bardzo kują nas. Zobaczymy. Ile będzie, tyle będzie.